Witam imperialistów, tutaj Lukas w trzecim odcinku naszej serii półporadnikowej Jak Kastylią podbić świat i dzisiaj atakujemy Imperium Osmańskie. Takie krótkie jeszcze obwieszczenie, że w przyszłym tygodniu będzie troszeczkę mniej odcinków z tej serii, ale one będą treściwsze, bo planuję wrzucić jeszcze oczywiście Hearts of Iron 4 albo Stellaris. Jeszcze nie zdecydowałem, którą z tych gier. Ewentualnie Crusader Kings 3 albo Victorię, w którą obecnie się zagrywam na streamach. Oj, i powiem wam szczerze, że tak gra bardzo kupiła moje serduszko i jest świetna. Co do Victorii, została ona oficjalnie wczoraj potwierdzona. Nie wiadomo za dużo na temat Victorii 3, oprócz tego, że ma sięgać do korzeni i bardziej skupiać się na symulacji walk społecznych niż ekonomii, chociaż aspekt ekonomiczny również ma się pojawiać w tej grze. Trochę przerażające jest to, że na temat Europy Universalis 4 nie padło ani jedno słowo podczas otwarcia, co może trochę źle wróżyć przyszłości całej serii. Ewentualnie paradoksowi może być trochę wstyd z Lewiatana i dlatego postanowili nie wspominać nic o Europce. Dajcie znać w komentarzach, jaka jest wasza opinia na ten temat. Zaczynamy od ataku na Imperium Osmańskie. Niestety będziemy walczyli sami przeciwko ich wszystkim sojusznikom i samemu Imperium Osmańskiego. Ja biorę za cel zdobycie Konstantynopola, będę chciał go bardzo szybko zdobyć i w sumie nie ukrywam, że bardzo wiele zależy od tego, czy uda mi się szturm na Konstantynopol. No ale zobaczmy, jak tutaj z tym wyjdzie. Dobra, flotą wypływamy, armię wysyłamy, drugą armię dosyłamy na wsparciu i zaraz lecimy na Konstantynopol. Musimy przeciąć Osmana w pół, wtedy będzie nam najłatwiej tutaj to wszystko zrobić. Ostrzeliwujemy od razu fortecę. Ewentualnie jeszcze możemy spróbować zrobić coś takiego, żeby stanąć tutaj bardzo dużym stakiem, gdzie w normalnej rozgrywce raczej czegoś takiego powinniście unikać, ponieważ... O, mamy krucjatę na Osmana. No i to jest powód, dlaczego ja bym chciał być non-toper papieżem. No ale bardzo fajnie, że Wenecja ustanowiła krucjatę na Osmana. Też mi to pasuje. O, tutaj chodzi Osman na tyle. Nieważne, Francja ma jakąś inną wojnę. A to ciekawe, z kim mają wojenkę? Nie, jeszcze z nikim. Dobra, nieważne. No, ładuje mi się też już kastylijska wojna domowa, ale nie wiem, czy chcę ją mieć. Muszę sprawdzić na wiki, co ona dokładnie powodowała. Jeżeli dobrze pamiętam, powinna nam dać naprawdę przepotężną władczynię Izabelę Kastylijską, ale mogę się mylić. Sam Osman w tym momencie ma mniejsze wojska od nas, no ale jest jeszcze Tunis, Krim, Dulkadir, no i Gazikund jako sojusznicy. Zawsze wszystko się do tego pozbiera. Ej, on tutaj to zjadł, to badziewie. No nic, będę chciał atakować Karaman, który niestety ma sojusz z Mamelukiem, ale może to nie jest aż taka zła dla nas informacja. Karaman ma mega dużo korów w tym momencie i jest świetnym krajem do zabrania i wypuszczenia w tym miejscu, a skoro będę miał wojnę z Mamelukiem, to może i pokuszę się już o Syrię. Slotów co prawda nie mam dyplomatycznych wolnych, ale za chwilę będę miał jeden dodatkowy, jeżeli dobrze pamiętam, tak, Diplomatic Relation plus 1, więc z jedną karą do punktów dyplomatycznych idzie sobie spokojnie grać. Zresztą i tak jest spora szansa, że po tych tutaj walkach będę już zjadał Bizancjum, ewentualnie mnie czeka jeszcze wojna o Kosowo i trzecią kopalnię złota. Swoją drogą, nie pokazałem wam tego w poprzednim odcinku, ale tutaj mi się odpalił niedawno taki event, który zwiększa wydobycie złota w prowincji Tafial... Boże, nie umiem tego wymówić. Przepraszam. O 50%. Jest to masakrycznie dużo. I zobaczcie, trwa to do 1572 roku. Aż na 100 lat. Jest to mega ważna prowincja. Nie pamiętam, żeby to było wcześniej. Może w sensie wcześniej... jak 4 lata temu, kiedy ostatnio raz grałem Kastylią. Ale lecąc tutaj dalej z naszą wojną z Osmanem, idzie całkiem nieźle. Wojska osmańskie siedzą w Grecji, druga połowa nie wiem gdzie jest, zatopiliśmy ich flotę, Konstantynopol zdobyty i w tym momencie Robert Carpe Siege'a na całe Bałkany, żeby jak najszybciej je zająć. Jednocześnie szykuje moją inwazję na Tunis, który zdesantował mi się na Neapol w międzyczasie i troszeczkę tego nie zauważyłem. Bardzo dziwne jest to, że Osman w ogóle nie obchodził nie naokoło, mimo iż miał przejścia wzięte przez Węgry, czy tam Wołoszczyznę, czy też Polskę wszędzie. Później się okazało dlaczego, ponieważ wysłał całe swoje wojsko do Maroko, żeby tam zdobywać te moje nic nie warte fortece, które w tym momencie jeszcze były terytoriami, więc naprawdę generowały mi bardzo mało warscora na minus. Wyparłem Tunis z Neapolu, następnie szykuję się właśnie do desantowania na Tunis, żeby wyjąć go z tej wojny, ale tylko za pieniądze oraz
oraz wojenne reparacje. Nie ma sensu zrywać jego sojuszu z Osmanem, bo to blokuje Osmanowi jakieś mocniejsze sojusze, na przykład z Francją, czy też na przykład z Moskwą, ponieważ Moskwa ma mnie w rywalu, więc był to całkiem realny sojusznik dla Osmana. Kolejną śmieszną sprawą było to, że kiedy już oblegałem Tunis, to wojska osmańskie siedziały tylko i wyłącznie w Maroko i dosłownie nic nie robiły. Nawet jak zdobyły mi tam wszystkie fortece, to nie przyszły Tunisowi z pomocą i dzięki temu bez problemu byłem w stanie zająć jego prowincję. Jak mieliście okazję zauważyć, Węgry padają pod naporem Polaków. Hura Polska. W ogóle Polska na tym patchu jest mega mocna, nie wiem czemu. Jak na poprzednim upadała i była zajmowana przez Czechy, to tym razem Czechy w zasadzie nic nie robią przez całą rozgrywkę, a mamy bardzo często dużego Commonwealtha. No w sumie dla mnie super. Mimo nerfa władcy alternatywnego do Jagieły. Aż fajnie zobaczyć, jak Osman dostaje bęcki, nie? Nie, lider mi zginął, ale jeszcze się nie w tej bitwie. No i lecimy odbić tutaj naszą fortecę. Osman gdzieś się wycofuje, tylko pytanie gdzie? Może tutaj? W sumie i tak warto jest go ścigać? Tutaj próbuję się pobawić wpuszczaniem Osmana jednak na Konstantynopol. No bo ma mniejsze armie ode mnie, tu mam 20 tysięcy, więc powinniśmy dać mu radę. O, tym bardziej, że zobaczcie, tutaj idzie bez dowódcy, więc możliwe, że zaraz nam się to uda. Kurde, Bizancjum! Jako, że moja flota naprawdę kosztuje jakieś tysiące golda w tym momencie, to muszę niestety sobie pozwolić na to, żeby skasować jednak trochę tych galer, żeby nie mieć aż takiego overforce limitu. Boże, nie pamiętam, żeby to wcześniej było aż takie drogie wszystko, no ale myślę, że mogę sobie pozwolić na trochę mniejszą flotę, bo jednak ownimy na tych morzach, a jednak warto byłoby zacząć zarabiać. Zobaczcie, fleet mate jest nas 11,42. Kiedyś za przekroczenie limitu o 5 statków nie płaciło się tyle. No a teraz już mamy 6,47. Zanim zaczniemy boostować tutaj tą kopalnię złota, to najpierw ją chcemy za wszelką cenę nawrócić. Jest to dość opłacalne, żeby później tych buntów tutaj nie było. Minus. No to trzeba jeszcze nam chyba doradcę w takim razie dać. Ale możemy zacząć już nawracać. Poszukam teraz doradcy do nawracania. Trochę mi to będzie kosztowało. No, zbliżam się do kapa za punkty militarne, więc pozwolę sobie dewować tylko te prowincje, co tutaj mam, te trade company centra do wylewelowania na wyższy poziom. No tylko, że tutaj mam za mało developmentu w tych prowincjach, więc czekajcie, ale to było na prowincję czy na area? Oczywiście, podczas wojny nie jest to napisane. Jeżeli idzie o rozwój dyplomatyczny, technologia czy idea, zawsze priorytetyzuję ideę, z wyjątkiem jest technologia militarna. Tutaj zazwyczaj leci w pierwszej kolejności technologia militarna. Dlaczego ideę? Ponieważ każdy punkt idei, który tutaj wydajecie, powoduje, że koszty technologii są ostatecznie tańsze o 2%. Czyli pełna idea daje nam 14% tańszą technologię, więc warto jest to sprawdzić później, a zobaczcie, że jeszcze tutaj nam dochodzi minus 15% za Nightbore bonus, że oni są do przodu. Prawda, jest tutaj troszeczkę problemu z korupcją, no ale i tak bez większego podbijania, no to ona nam cały czas spada powoli. I potem bardzo szybko można nadrobić taką technologię, kapując punkty do 1000 i naraz wprowadzając na przykład 3 poziomy technologii. Z Osmanem już mam prawie wojnę na końcu naszej drogi. Muszę tylko jeszcze zdobyć tutaj tą fortecę, żeby graniczyć z Karamanem. Chcę go zdobyć na wasala koniecznie. I w sumie też możemy wyłączyć nasze fortece w tym regionie. Nie są one nam potrzebne już do walki. Zostawię na wszelki wypadek tutaj w Ceucie, ale w naszej kontynentalnej części raczej ich nie potrzebujemy. Polska jest celem koalicji. Czech, Opola, Głogowa, Wolgasu i Szczecina. Szkoda, że Polska przyjęła monarchię elekcyjną. Tak to bym się jednak starał o jej tron. Monarchia elekcyjna? Tak, bo wchodzi Hohenzollern na tron, więc musimy poczekać do 1600 roku, aż ją obalą. A tutaj według wszystkich opisów, jakie znalazłem w necie, powinien już nadejść event burgundzki. Niepełnoletni władca, powyżej 40 lat, przed 1500 i powinniśmy mieć event burgundzki. Nie wiem, czemu nie zachodzi. Paradoks. Kolejny bonus to raczej war taxy. Zawsze na propsie, więcej pieniędzy w kieszeni. I możecie się śmiać, ale obstawiam, że jak zwykle gdzieś z 10 lat po erze reformacji zapomnę ich wyłączyć. No i takie pieniążki to ja lubię. A musimy zacząć inwestować w ekonomię. Bułgaria ma tutaj kory? Zawsze tak było? Ej, to ona jest lepsza od Bizancjum do wypuszczenia tak naprawdę. Ja zawsze myślałem, że ona ma tylko na ten region tutaj. W tej wojnie z Osmanem biorę tylko te prowincje. Tutaj, żeby graniczyć z Kosowem. Tutaj, żeby graniczyć z Karamanem. I coś dla Bizancjum. Jeszcze jedna wojna będzie o... W sumie może. Chociaż może jeszcze to przeciągnę i zdobędę Ateny.
Nie ma to sensu. W kolejnej wojnie wypuścimy sobie Bułgarię, albo odbijemy terytoria dla Karamanu i przy okazji coś dla Bizancjum. Ale czekajcie, ja flotą przecież mogę jeszcze podbić bardzo szybko Warscora, wysyłając tutaj transportowce i blokując zwyczajnie ich porty. I tak przypadkowo odkryłem, że wojska osmańskie po prostu postanowiły sobie stanąć w Imereti i nic dosłownie nie robić. No i bierzemy to, co mogę, a my tymczasem robimy klejma na Kosowo i lecimy od razu z kolejną wojenką. Ja przecież miałem 40. Nie mówcie, że robiłem klejmy na Węgry. Okej, no to teraz mam odpowiedź. Trzeba konkretną prowincję zdewować do 15 poziomu. No mam dużo tych punktów, więc sobie polećmy. Punktami militarnymi przeważnie. Tak, wszędzie mam odpalone polityki, więc nie jest tak źle. No i trzy centra możemy rozbudować w tym momencie. To zwiększy nasz udział handlu tutaj. 62, 64, no ale jeszcze mogę w Cadiz i w Tangiersie również rozwinąć nasze centra handlu. No i w sumie tutaj możemy już przełączyć się na local trade power i będziemy też mogli w sumie za chwilę zacząć budować tam marketplace'y, co również zwiększy naszą siłę handlu. I okej, zbliża nam się kastylijska wojna domowa, to przełożę połowę mojego wojska tutaj z powrotem do Kastylii, a drugie kieruję od razu pod Serbię, bo będziemy atakowali. Jednak dobrego robiłem, tylko to tak szybko jednak spada wszystko. I czy ja dobrze widzę, że po zdobyciu prowincji monument leci w dół? No, czy tu nie był rozwinięty, ale tutaj Hagia Sofia dałbym głowę, że była na drugim poziomie. Ale ona i tak nie byłaby mi potrzebna, więc dobra, kolejna dziwna rzecz. Z tej prowincji nigdy się nie dało wypuścić Bułgarii. Nagle mogę. Dlaczego się nigdy nie dało? Ponieważ jest tu kultura serbska i kor serbski, a ten jest tylko tymczasowy. Okej? No i atakujemy Kosowo, żeby zdobyć trzecią kopalnię złota. Węgry, no po tych wszystkich rejpach, jakie dostały, mimo iż dały gwarancję wciąż na Kosowo, no to tutaj nie będą brały udziału w tej wojnie. A ja sobie po prostu stanę na Kosowie, zdobywamy i dopiero potem się zajmę całą resztą. Swoją drogą zajrzyjcie na NB, gdzie z kodem Lukas macie 3% zniżki dodatkowej. Obecnie jest dużo przecen na Europkę. Linki w opisie, serdecznie zapraszam. Na tą wojnę nie będę potrzebował floty, więc pozwoliłem sobie ją moodbolować, żeby zwiększyć nasz income. Z budynków w pierwszej kolejności będę budował marketplace'y, w drugiej kolejności church'e, ale tylko pewnie w 3-4 najbardziej opłacalnych prowincjach, bo mam chyba 3 prowincje powyżej 30 wzrostu. I potem wszędzie, gdzie się da, będę budował, bo to już przyszłościowe bardzo, workshopy. Marketplace tylko i wyłącznie w miejscach, gdzie mamy właśnie trade centra. Nigdzie indziej. Patrzę, że Bośnia i Kosowo dają mi po 60 golda, więc kończę tą wojnę, biorąc tylko i wyłącznie Kosowo dla siebie. Ewentualnie może tak, village capital? Bo czemużby nie? Skoro mogę, to to robię. Tym bardziej, że Toledo ma już 45 deva. Trochę mnie to śmieszy. I teraz tak, tą prowincję, o Boże, żeby to okorować, muszę to okorować. Chyba, że wypuszczę tu wasala, już Bułgarię. Tylko, że ja zaraz, o, mogę sobie pozwolić na to. No to wypuszczamy Bułgarię i zaraz też Karaman będziemy mieli. Jedno ponad miarę, no to to nie jest aż tak źle. Wypuśćmy sobie Bułgarię, będzie przyszłościowo i możemy teraz zacząć korować Kosowo. Dlaczego tak można robić? Ponieważ jest prosta zasada. Jeżeli macie wasala na waszym kontynencie, gdzie macie stolicę, my mamy stolicę w Toledo, jest to częścią kontynentu europejskiego, to prowincje wasala liczą się, jakby były waszymi prowincjami i możecie brać prowincje obok nich dla siebie i je korować. W innych wypadkach to już tak niestety nie działa. Na przykład jakbyśmy chcieli w Indiach coś takiego zrobić, no to to nie zadziała. No chyba, że przeniesiemy naszą stolicę do Azji, to wtedy tak. I celu prowincji nie koruje, nie ma to sensu, i tak ją zwrócę Karamanowi, jak tylko go zdobędziemy na wasala. Jako że wojna domowa coraz bliżej, no to wracam tutaj całym moim wojskiem, żeby szybko ją zakończyć. Oh my god, i teraz bądź człowieku mądry. Kastylijska wojna domowa, czy mam suportować Paulinkę, która ma statystyki 3-4-6, czy mam suportować tutaj władcę z Aragonii 6-3-4. No człowieku, bądź mądry. Powiem szczerze, że lepiej wyjdę na suportowaniu Paulinki. Więc zostawimy to sobie. Chociaż to pogorszy nasze relacje w tym momencie z Aragonem. Nie jest nam to potrzebne. Zresztą i tak, jak tylko Paulina wejdzie na tron, to będziemy mieli Iberian Wedding, więc niech żyje Pala. Ja jebie, serio? Serio? Gińcie, buntownicy! Paulina będzie rządziła w naszym kraju! A gdzie ci lecą?
Nie mówcie, że teraz będą mi robić całą drogę naokoło, żeby tutaj dojść. To będzie długi event. O, mamy Luke, już mnie lubi. Dobra, poprawię z nim relację, żeby mi ewentualnie nie wchodził tutaj w koalicję po najbliższych wojnach. No i teraz po zczyszczeniu buntów potrzebujemy tylko jednego punkta stabilności, żeby zakończyć wojnę domową. I teraz nam się to udało. Kastylia, Portugalia jeszcze bardziej się do siebie zbliżają. I spoko, niech tak będzie. Kiedyś ich tak podbije. Naprawdę jestem ciekaw, co z tym Pretender Rebels teraz się dzieje. Bo oni gdzieś powinni już być tutaj. No dosłownie świątynię wybuduję w 1, 2, 3, 4 prowincjach. Nie więcej. Prowokujmy tutaj separatystów z Grenady. Separatystów z Kosowa. Osmańskich. O, jeszcze teraz mi religijni doszli. O, to akurat tutaj ci się sami rozwiążą. No to lećmy, rozwaliśmy ich religijnych separatystów i lecimy na wojnę z Mamelukiem. Dobra, w momencie, kiedy już mamy tak po 90 parę punktów, no to już nie przyspieszajmy tego całego progresu zdobywania favorów u Francji oraz Burgundii. Możemy się zająć, nie wiem, jakimiś innymi krajami, na przykład z Great Powerów, żeby nas lubiły zawsze. No i ewentualnie, żebyśmy tutaj wepchnęli te nasze dynastie, chociaż u Austrii nie musimy wpychać naszej dynastii, bo już jest. Kurka, ta Polska, jaka będzie przekoksana. Ale u Węgier możemy to spróbować zrobić. No i załatwiamy ostatnich buntowników w kraju i lecimy na wojnę. W sumie to tak mało powiedziałem ten temat podbojów przez wasali. Jak widzicie, jest to moja ulubiona strategia do robienia WC w tym regionie. Dlaczego tak? A nie dlaczego, nie wiem. Nie będę na przykład wykorzystywał Bizancjum i tutaj zdobywał ich claimów, bo Bizancjum na przykład... Często ludzie robią tak, że trzymają i zdobywają dla Bizancjum wszystkie tutaj tereny i trzymają sobie jako marchię. I okej, jest to dobre, tylko że... Naszym celem jest War Conquest, a nie jakaś tam pomocna marchia i tak dalej. Tym bardziej, że ja raczej bym wolał, jeżeli już robić taką marchię, to gdzieś tutaj, na przykład w rejonie Tymura, taką marchię. O wiele będzie bardziej nam tam przydatna. Bizancjum natomiast wykorzystam tylko i wyłącznie do momentu odbicia tych wszystkich zielonych, zakreskowanych. Dlaczego tak? Bo zmniejsza nam to agresywną ekspansję, odbijając w ten sposób prowincję od Osmana. I to bardzo, o prawie 75%, jeżeli dobrze pamiętam. Inny sposób, nabilibyśmy bardzo dużo agresywnej ekspansji w tym rejonie, a jest dużo krajów potężnych, sunnickich, które by nam weszły w koalicję. Koalicje zazwyczaj nie są jakieś super problematyczne do momentu, aż zaczną się zawiązywać i po prostu będą wydłużały wasze czasy podboju. Dlatego póki się da, no to wykorzystujmy wasali, wypuszczajmy ich, anektujmy, odbijajmy ich tereny. W sumie nie w tej kolejności, ale wiecie, o co chodzi. I wtedy nawet nie potrzebujecie religijnego Cassius Belli w zasadzie. W sumie Bałkany to ja od razu dodaję do Trade Company. Im wcześniej zaczniemy je robić, tym lepiej dla nas chyba. Tym bardziej, że na monarchiach, szczerze mówiąc, też nie zależy mi jakoś tutaj na tych reformach. Nie będę przechodził raczej na teokrację, chcę sprawdzić tutaj te unie personalne. Mam wrażenie, że nawet jak zmieniłem tutaj teraz to na właśnie Trade Company, to jakoś mi szybciej to leci po zwiększeniu znowu autonomii. A mieli to naprawić ponoć. I lecimy na wojnę z Karamanem. W sumie żadnego kraju nie wzywam, osobno Mameluka będę brał tylko i wyłącznie pieniądze. Naszą flotę gdzieś tutaj przemieścimy, bo będziemy chcieli polować na flotę mameluską. Zazwyczaj jest to trzecia potęga morska po Osmanie i Wenecji. No i mamy wojnę. No jeżeli idzie o flotę, to rzeczywiście Mameluk ma 3 heavy shipy oraz 9 galer, czyli nie jest dla nas żadnym zagrożeniem. I dodatkowo ich znalazłem, więc teraz sobie pozwolę tutaj zdesantować wojsko, żeby zatopić ich flotę. W sumie to ja mogę tych marinesów robić do takich rzeczy, ale no mam jeszcze ich mały limit. To raczej nie. No i tutaj Tafilalt, czy jakkolwiek się to wymawia, został nawrócony. No to teraz będę dewował tutaj jak najszybciej, żeby korzystać z tego bonusu plus 50% do złota. Tak, kosztem idei, kosztem wszystkiego, więc... No i co, topimy flotę mamaludzką. Chociaż no patrzcie, jaka odporna, nie idzie na tak szybko jak zwykle. O, idzie chyba do prowincji obok, więc jeszcze możliwe, że tutaj zaatakujemy. I dokończymy dzieła zniszczenia, tak? Tak? Wyjebiście. Trzecie rozwinięcie, które biorę, to transfer subject. To nie biorę po to, żeby robić transfer subject, tylko po to, że ewentualnie może tutaj zrobię claim obok claimów, bo jeszcze taką mamy tutaj mechanikę. Polega to na tym, że jeżeli sklejmujecie tą prowincję, w normalnych warunkach nie moglibyście robić claima na tą, prawda? W żaden sposób. Z tym perkiem możecie sklejmować tą prowincję, jak tą sklejmujecie, to możecie robić claima na tą prowincję i na tą prowincję. Rozumiecie? No i flota mamluska przestaje istnieć, co w zasadzie powoduje, że mam totalną dominację na morzach. I zaczynamy, no, nasz atak na Mameluka. No, tylko, że tutaj w zasadzie to by mi zależało tylko i wyłącznie na zdobycie Kairu, jednej prowincji w tym regionie i wzięcie jak najwięcej pieniędzy od Mameluka w tym momencie. Więc ustawmy tutaj opcję na flocie Blockade Enemy Ports.
Powiem wam, że z ciekawości tak patrzę, co tutaj bot mi zrobi, kiedy mu się zdesantowałem na stolicę. Jestem gotów stracić tą armię, bo tak uczę się zachowań bota. Mam nadzieję, że mi się wbije w Kair, bo inaczej to jest totalnie głupio. Ma tutaj gigantyczną przewagę. 40 tysięcy na moje 15 i nic nie robi. No i takie coś tu chciałem widzieć. Kolejną ideę to, tak jak wspominałem, biorę Administrative Efficiency. Da to dodatkowego dyplomatę z polityk i mercenary maintenance, czyli coś, z czego nie będę korzystał, ale administracyjne idee są dość potężne. Core Creation Cost minus 25%, tańsza technologia administracyjna oraz Governing Capacity plus 25%. I o to tutaj głównie chodzi. O, interest oraz Advisor, no to też takie mech. Następną ideą będą Influence Ideas i tak domyślajcie się, po to, żeby właśnie mieć tutaj tą przepotężną politykę na tańsze zjadanie subjectów. Przy okazji uciekam tą moją armią, na szczęście udało mi się uciec z prowincji obok i no nagle bot przestał mnie atakować znowu, więc lecimy, zajmiemy tą prowincję i następnie, nie wiem, przerzucę całe wojsko tutaj i zajmę Kair. Albo może nawet dla bezpieczeństwa Damaszek i dopiero na Kair, bo ta forteca nie broni nam tutaj przejścia. Zobaczymy za chwilę. Dorobię trzy armaty, żeby przyspieszyć nasz progres siege'owania tutaj. Czemu nie mogę? Czekaj! Na poziomie hard, very hard nie można korzystać z tej mechaniki? Jakie to zjebane! I po co ja zmieniałem tą serię na hard, kurde? No nic, trudno, to nie będę wrzucał i korzystał z tej mechaniki. Nie doczytałem totalnie. Nie wiem, kiedy oni to zmienili. Tym bardziej, że ja ostatnio próbowałem nagrywać polską na hardzie i mogłem to robić. Tylko, że to było przed ostatnim patchem. Jest możliwe, że wtedy się to zmieniło. No to jeżeli gracie na normalu, możecie to zrobić. I w tym momencie bym kliknął to, mam tutaj moją dynastię na tronie. Ten władca umiera, mój wchodzi na tron, klejmuje tron i zdobywam Francję pod Peu. No nic, może będzie jakaś tam szansa, że on umrze. 21-latek i wejdzie nam Habsburg na tron. Nie ukrywam, trochę się zawiodłem. Myślałem, że tutaj będę w stanie teraz wykorzystać tą mechanikę, ale no trudno. No to dawaj mnie te hajsy, Francjo. Ewentualnie może być to jakiś kolejny bug spowodowany patchem, co by mnie w sumie wcale nawet nie zdziwiło, że tak Paradox coś zwalił. No ale trudno, no nie mogę tego robić, więc nie będę korzystał z tej mechaniki na tym podejściu. No i w sumie może nawet i dobrze, bo byłoby to zbyt przekoksane zdobyć wszystko pod Unię Personalne przed 1500, albo przynajmniej Francję pod Unię przed 1500, potem Austrię bym leciał, Węgry, Polskę w okolicach 1600 i wszystko na Uniach bym siedział. No ale trudno. Budynki do handlu już chyba wszędzie pobudowałem. No to teraz tak, kościoły. I teraz mi już zostały tylko budynki produkcyjne. I je wszędzie budujemy, gdzie są jakieś lepsze dobra. Krówki tutaj zrobię sobie na tym podejściu pod hajsy w pierwszej kolejności. A dopiero potem będę może na manpower zmieniał, ale najpierw pod hajsy je robię. W sumie mogłem je kasować w tej serii, bo zaczynałem ją na poziomie normalnym. Tylko, że mi tam tak dobrze poszło do 1500 roku, że miałem na Unii Personalnej już Francję właśnie, Burgundię i Austrię. Z która miała Węgry, więc to odliczyłem Węgry, więc stwierdziłem, że tam idzie za łatwo i przyłączyłem sobie na hard i chciałem wam pokazać, jak ta mechanika działa, no ale co do armat w armii, no najlepiej jest mieć tyle na sam, jeżeli was stać, to najlepiej jest mieć od razu 10, bo daje wam to gigantyczną już przewagę do walki na samym starcie, mimo małej ilości pipsów. Ale ogólnie też warto zwrócić uwagę na te bonusy tutaj. Dostajecie bonusy do oblegania fortów za jedną armatę w armii 4, 6, 8 i maksimum właśnie na dyszce. Ja zazwyczaj trzymam to na czwórce, potem sobie tak zwiększam, jak mnie stać na to. Osobiście jednak wolę budować najpierw ekonomię, dopiero potem armię. Żeby mogą te siege troszeczkę dłużej trwać, ogólnie. Po wygranej bitwie lecimy już prosto na stolicę, tą naszą główną armią i w sumie tą drugą też, ale to za chwilę, żeby tutaj atrosze nie było dla nas za duże. WTF, Polska bije Osmana, co tu się stało? No i od Mameluka bierzemy tą jedną prowincję, z której wypuszczę Syrię. Jak tutaj widzicie, jest kor, jest kultura, więc tej prowincji na 100% można wypuścić. I dużo, dużo pieniążków, które zboostują naszą ekonomię, jak i War Operation. W zasadzie nic więcej mnie tutaj nie interesuje. Stawiamy budyneczki. Chociaż po co ja to postawiłem na winie, nie pytajcie się mnie. Ale tak jak mówiłem, krowy będę chciał, ale może nie w tej kolejności. O, tutaj jak najbardziej. Ale muszę też pilnować na to, żebym nie stawiał tych budynków w Trade Company. Totalnie się to nie opyla. O, Antiocha też się nie opyla, Meknes, gdzie to jest? Tu będzie Trade Company, więc to się nie opyla w ogóle, bo Trade Company Production Efficiency jest zmniejszone bardzo mocno, więc nie jest to dla nas opłacalne, żeby tam stawiać ten budynek. Manufaktury jak najbardziej,
ponieważ ten modyfikator z manufaktur jest zmniejszony tylko o połowę, ale production efficiency nie opyla się. W Antioch na razie koruje prowincję, bo tak jak mówiłem, będę tu Syrię wypuszczał, ale to jest dopiero za dłuższy czas. Najpierw dokończymy Osmana, Bułgarią oraz Karamanem. Serbia również nawrócona, więc tutaj też zaczynamy dewowanie tej prowincji ze złotem. Takich rebelsów u waszej unii personalnej trzeba się zawsze pozbywać, bo jak wygrają, to jest po Unii. No i Karaman stał się naszym wasalem. A ja teraz mam zamiar tutaj zabrać się za Anglię, żeby dostać przyczółek w Galę i powoli wbijać się w Imperium, ponieważ potrzebuję tutaj jednej prowincji, która zawiera tą katedrę, bo chcę zagrać pod Yearly Papal Influence i zobaczyć, jak to nam się tutaj przełoży na to bycie papieżem, bo na razie to już trzeci raz przegrywam. No ale jako Kastylia warto jest być papieżem, bo będziemy robili krucjaty sobie na kraje jakieś, które będziemy chcieli podbijać innej wiary. A za 30 lat zaczyna nam się okres właśnie wojen religijnych, gdzie naprawdę już zacznę te moje podboje. Swoją drogą mam już całkiem niezły income, 64 golda i 20 ciągniemy z samego złota, a jeszcze nie jest na maksa ulepszone. Dlaczego się tak skupiam na tym całym dochodzie i tak dalej? Ponieważ mamy dużo fajnych monumentów do ulepszenia, tylko jest to drogi proces. Pierwszy etap 1000, drugi etap 3500, trzeci etap nas kosztuje 7000 z golda, a w przypadku Alhambry to chyba właśnie trzeci nam daje to, co chcemy, czyli administrative efficiency. Im wcześniej, tym lepiej. Koszty advisorów też się przydadzą w długim okresie gry, jak i tutaj ta tańsza technologia. Nie jestem pewien tych piramid. Wydaje mi się, że jeżeli zrobię kulturę akceptowalną egipską u nas, to będę mógł korzystać z piramid i je odbudować, ale nie jestem pewien, bo w warunkach jest napisane culture, a nie jest primary culture, nic tam nie jest ujęte, więc jestem ciekaw, jak to zadziała z piramidami. W razie czego, no to możemy szybko polecieć tam na południe i tam jest bardzo dobry monument w Zimbabwe, jeżeli dobrze pamiętam. Swoją drogą na pewno możemy zdobyć Petrę, która daje nam już Diplomatic Reputation plus 2, Diplomatic Relation, Cost of Fabric Claim minus 20% i Envoy Travel Times minus 33%. Bardzo warte jest to tutaj zrobienia. No ale to w dzisiejszym odcinku już wszystko. Dalej będziemy atakowali, tak jak mówiłem, Anglię i szykowali się dalsze wojny w tym regionie.